Już wiecie, że naszym zdaniem rok 2019 był cudowny dla zagranicznego kina. A jak jest z kinem polskim? To może być zupełnie inna historia. Tak zaczęłaś, jakby z tym polskim kinem w zeszłym roku było naprawdę niedobrze, a chyba aż tak źle jednak nie było. Wręcz bym powiedziała inaczej, było bardzo bogato, ponieważ mieliśmy 3 poważne filmy historyczne, w tym 2 omówiliśmy na naszym kanale i nie były to super entuzjastyczne, pochlebne recenzje, ale doszliśmy do wniosku, że oba te filmy miały w sobie coś. Z jednej strony Legiony były bardzo dobrze zrobione technicznie, a za to Piłsudski miał ciekawą ideę. Na tej idei się niestety skończyło. Niestety. I po tym roku ma się takie poczucie, że to kino historyczne w Polsce na nowo się rozkręca, ponieważ po wielkiej porażce z tamtego roku, czyli Dywizjonie, nagle mamy to kino historyczne w coraz lepszej formie, a może właśnie za jakiś czas ujrzymy prawdziwie skończone, dobre historyczne dzieło. To był zresztą też bardzo dobry rok dla polskiego kina rozrywkowego, ponieważ takie filmy jak Underdog czy Nieznajomy, czy co tam? Ukryta gra. Czy ukryta gra, dokładnie. Znaczy tu bym powiedział nawet, że dla polskiego kina rozrywkowego to był świetny rok, bo oczywiście mieliśmy te takie bardzo, bardzo złe filmy. Tradycyjne, ale one są zawsze. I zawsze będą, ale dostaliśmy naprawdę jakościowe produkty, właśnie takie jak Ukryta gra, która była świetnie zrobiona technicznie, takie jak Underdog, który potrafił świetnie zabawić się własną formą i mieć dystans do tego, co robi, co naprawdę było wyjątkowe. I z bardzo fajną rolą Eryka Lubosa, który sprzedał nam tą rolę i sprzedał dzięki temu nam ten cały film, ten cały pomysł na ten film. No a poza tym właśnie mamy Nieznajomych, o których więcej później, bo nawet się znaleźli na naszej liście. Ale to nie koniec, bo oprócz kina historycznego, kina rozrywkowego, mieliśmy mnóstwo projektów w tym roku, kina artystycznego, kina, które chce drążyć dalej, które chce eksperymentować, które chce nam powiedzieć coś nowego w zupełnie świeży sposób. Tylko że te narzędzia do drążenia nie są idealne i przez to te filmy też same w sobie nie są idealne, bo zazwyczaj koncepty są bardzo dobre, ale gdzieś po drodze coś nie w pełni wyszło, ale rzeczywiście no mamy wiele ciekawych pomysłów w tym roku, wiele takiego kina, no właśnie Krew Boga. Mowa ptaków. Ja teraz kłamię. No dobrze, no nam, tak, się, tak, nam się Mowa tak, ptaków tak, nie tak. podobała, ale to nie zmienia faktu, że był to odważny pomysł artystyczny. Kino eksperymentalne. Tak. I to absolutnie trzeba docenić, że w Polsce wreszcie jest na to miejsce i zdobywa to nagrody i szerszy rozgłos. Ale mogło być lepsze. No ale o to mi chodzi, że póki co wychodzimy z tego miejsca, kiedy coś robimy, czasem nam wychodzi, czasem nie, ale nie jest źle i to jest ten moment, żeby się później dalej rozwijać. Dlatego to, że to jest i już jest na jakimś poziomie, daje nadzieję po prostu na kolejne lata. To jak już wymieniliśmy kilka tych filmów, to warto dodać Wilkołaka Adriana Panka. Tak. Kino artystyczne, które próbuje też flirtować z kinem grozy. Mamy Ułaskawienie, czyli trochę takie nowe spojrzenie na szkołę polską według Jana Jakuba Kolskiego. No to znowu nie są wszystko filmy idealne, ale z bardzo ciekawymi pomysłami. Ale też uznaliśmy, że nie ma co tej listy rozszerzać specjalnie do 10 tytułów, bo jak słyszycie, moglibyśmy, ale chcieliśmy, żeby to było takie creme de la creme, żeby to były rzeczywiście najlepsze polskie filmy, do których jednak no, nie mamy specjalnych zastrzeżeń. Poza tym jest to uczciwe, ponieważ wcześniej robiliśmy listę no powiedzmy 20 najlepszych filmów zagranicznych, czyli z całego świata. Wiadomo, że przemysł polski jest ciut mniejszy niż kino niż całego świata. Także te 5 filmów no właśnie będą taką esencją, to co nam osobiście przypadło do gustu w tym roku, znaczy w tamtym. Ale muszę też przyznać już tak na marginesie tego co mówimy, że mówisz, że to jest troszkę mniejsze kino niż kino światowe. Owszem, ale mijają
mijająca dekada moim zdaniem jest fantastyczna dla polskiego kina, bo raz, że jest bardzo dużo różnych ciekawych projektów, ale też poszliśmy z tym kinem w świat. Jakbym miał powiedzieć, które kinematografie narodowe przez tą ostatnią dekadę najbardziej się rozwinęły, to zdecydowanie jedną z byłaby kinematografia polska, o czym świadczą właśnie nagrody na festiwalach światowych, nominacje do Oscara. No naprawdę jest bardzo dobrze i mam nadzieję, że będzie tak dalej i ten rok nie jest jakimś dużym odstępstwem, tym bardziej, że mamy taki film jak Boże Ciało, który jest już na skróconej liście do Oscara, ale... I ma nawet jakąś szansę dostać się do tej piątki. Jakąś, powiedziałam jakąś. Tak, poza tym to już jest bardzo duży sukces dla tego filmu, tak samo jak nagrody w Wenecji i w Toronto, ale o Bożym Ciele, jak się domyślacie, więcej za chwilę. A jeszcze zanim przejdziemy do naszej listy, tak właśnie z filmów, które nie znalazły się już na tej oficjalnej liście, to które tak najmocniej trzymasz w serduszku i chciałbyś, żeby się znalazły, ale się nie znalazły? No chyba znasz odpowiedź na to pytanie. Nie znam. No i znasz przecież, który film tak lansowałem do tego, żeby chociaż na piątym miejscu się znalazł wielokrotnie. Ułaskawienie Jana Jakuba Kolskiego. No, znamy się z kinematografią Jana Jakuba Kolskiego, ja i ta kinematografia od dawna i od zawsze jest ona dla mnie bardzo, bardzo ważna. Zresztą filmy Jana Jakuba Kolskiego są tymi, które są jednymi z pierwszych, które zaszczepiły mi miłość do kina magicznego. Dlatego też próbowałem przepchnąć Ułaskawienie patyczkiem chociaż na to piąte miejsce. To u ciebie który film? Ja mam dwa. Słodki koniec dnia i Krew Boga. Jeżeli chodzi o Słodki koniec dnia, to po prostu został ze mną ten klimat tego filmu. To słońce włoskie, to dojrzałe wino, ta dojrzałość wieku, ta wyborna rola Krystyny Jandy. Jakoś to wszystko się we mnie zlewa właśnie w taki promień włoskiego słońca. Nie wiem nawet, jak to opisać. A jeżeli chodzi o Krew Boga, to bardzo chcę podziękować reżyserowi za ten niezwykły trip, którego doświadczyłam podczas oglądania tego filmu w kinie. Jakby to było też bardzo wyjątkowe doświadczenie, którego możliwe, że w najbliższym czasie nie powtórzę. Więc to są takie filmy, które emocjonalnie doceniliśmy, chociaż wiemy, że miały swoje niedociągnięcia. A teraz pora na takie, które emocjonalnie na nas podziałały i również były zapięte na ostatni guzik. Miejsce piąte. Nieznajomi. No to mamy na początku naszej listy film rozrywkowy, który naprawdę bardzo dobrze się udał. To jest remake włoskiego filmu Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, ale trzeba przyznać, że tak naprawdę nie rzutuje to bardzo na jakość tego filmu, bo byli też tacy, którzy narzekali i mówili, no nie, remake to nic oryginalnego, więc nie ma co chwalić. Ale ja się z tym nie do końca zgadzam, ponieważ polscy aktorzy tchnęli w ten film nowe życie. W zasadzie jedyne, co można osiągnąć robiąc remake, to zrobić go lepiej niż oryginał. I w pewnym sensie Nieznajomi właśnie to robią. Pod względem technicznym zwłaszcza są lepiej wykonani. A właśnie poza tym to, co mówisz. Aktorzy polscy tchnęli zupełnie nowe życie w ten film, nadali mu zupełnie inny sznyt i dzięki temu mieliśmy poczucie, że jednak doświadczamy czegoś nowego. Już nie mówiąc o tym, że po raz pierwszy dzięki temu filmowi mogłam docenić talent aktorski Mai Ostaszewskiej, która sprzedała tutaj absolutnie wyjątkową kreację. No i mamy jeszcze fantastycznego Łukasza Simlata, mamy bardzo uroczą rolę Tomasza Kota, mamy fajną Kasię Smutniak, która tutaj przeniosła swoją rolę z włoskiego pierwowzoru. No naprawdę ten film sprawia bardzo dużą przyjemność, kiedy się go ogląda w kinie, a szczególnie widzieliśmy to po reakcjach widzów, którzy zaśmiewali się, którzy pewnie pierwszy raz oglądali tę historię i działała ona w 100%. Tak, jednym słowem, zrobić udany remake to też osiągnięcie. I życzylibyśmy sobie więcej właśnie takiego perfekcyjnego kina rozrywkowego. Miejsce czwarte. Supernowa. Jest to film, którego nie recenzowaliśmy na tym kanale, bo w ferworze różnych innych obowiązków i różnych innych premier jakoś nam umknął, ale to nie znaczy, że nie zobaczyliśmy tego filmu i troszkę się nie zachwyciliśmy, jak dobry to jest debiut. Ten debiut wydał nam się tym bardziej obiecujący, ponieważ przede wszystkim bazuje na bardzo precyzyjnym scenariuszu, a jak wiemy, w Polsce tych dobrych, precyzyjnych scenariuszów brakuje, dlatego trzeba je pożyczać z zagranicy.
tajemnicy. A tutaj Bartosz Kruchlik zdecydował się na bardzo minimalistyczną fabułę. Te półtorej godziny, podczas których śledzimy losy naszych bohaterów, to jednocześnie zaledwie półtorej godziny z ich życia, tego w świecie przedstawionym. I oczywiście, że w dobrze przemyślanym scenariuszu jak ten, te półtorej godziny jest kluczowe dla losów bohaterów. I to ogląda się naprawdę z wielkim napięciem, to co się wydarza na ekranie. Wszystko dlatego, że Bartosz Kruchlik pokazał tutaj, że ma bardzo precyzyjną wizję reżyserską i ten pomysł, żeby to się działo nie tylko w czasie rzeczywistym, ale działo się też w jednym konkretnym miejscu, jest bardzo dobry i bardzo dobrze wyeksploatowany. Mhm. Świetnie wykorzystuje to miejsce, tę jakąś taką drogę gminną czy też powiatową. Gdzieś na głębokim zadupiu. Też bardzo ładnie właśnie pokazuje tą rzeczywistość, mhm. tę wiejską rzeczywistość z takim zrozumieniem. No i tutaj też jestem bardzo zadowolony, że wreszcie ktoś dał rolę Marcinowi Hycnarowi, żeby się wykazać. On tutaj gra taki czarny charakter troszeczkę, ale zarazem osobę bardzo zagubioną. To jest świetny aktor głosowy, który ma bardzo duże możliwości i tutaj te możliwości w Supernowej pokazał. Ja myślę, że z dużą ciekawością będziemy czekali na to, co Bartosz Kruchlik zrobi w swoim następnym projekcie, ponieważ no naprawdę zapowiada się jako bardzo świadomy i ciekawy reżyser. Znaczy można powiedzieć wręcz tak, że rośnie nam nowy, może nawet lepszy Smarzowski, ponieważ o ile Smarzowski zawsze tak chce dowalić, tak, że to napięcie rośnie, 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 a później taki wrzut wybucha, to tutaj też to jest, ale zrobione w jednak taki delikatniejszy, bardziej wyważony sposób. Nie chcę, żebyśmy się wszyscy tylko rozchorowali, ale również chcę nas trochę uleczyć tym filmem. Miejsce trzecie, Diagnosis. Diagnozis spełnia dwa niezbędne warunki naszych rankingów. Po pierwsze, do tej pory nie miał oficjalnej premiery w kinach, był pokazywany tylko na festiwalach, ale z racji tego, że boimy się, że nie wejdzie do szerszej dystrybucji, to chcemy o tym filmie wspomnieć przy takiej okazji. A po drugie, oczywiście musimy promować również polski dokument. To jest tradycja, na razie udaje nam się to co roku. Konsekwentnie. Aczkolwiek nie jest też tak, że ten dokument znalazł się na tej liście jednogłośnie. Przede wszystkim ja go sobie tutaj wywalczyłam, a to dlatego, że pomimo iż można mieć różne problemy z tym dokumentem, a mianowicie takie jak ty masz, czyli że jednak jest tendencyjny. Szczególnie jak się mieszka w Łodzi całe życie, a ten dokument jest o Łodzi i trochę pokazuje tą Łódź jako taką zapyziałą, zadupiałą, zepsutą Łódź lat 90. i pokazuje ją jakby ona nadal taka była. Tak, tak jest, ale z drugiej strony właśnie przez to, że oboje jednak mieszkamy w tej Łodzi, to też widzę drugi wymiar tego dokumentu, a mianowicie, że nie da się ukryć, że to jest część historii Łodzi. Łódź częściowo faktycznie taka jest. Jest zapyziała, szara, ponura, nieszczęśliwa i no nie można unikać tego tematu. Nie ma co teraz udawać, że Łódź zawsze była kolorowa, pełna światełek i hipsterskich knajp. Ten dokument ma przede wszystkim bardzo ciekawy pomysł na siebie, ponieważ opowiada o mieście poprzez pryzmat mieszkańców tego miasta, którzy uczestniczą w takiej eksperymentalnej terapii. Ja mam wrażenie, że nawet w tym dokumencie, i wtedy ten dokument troszkę rośnie w moich oczach, że nie tyle chce się opowiadać o mieście poprzez mieszkańców, tylko o mieszkańcach poprzez miasto. To prawda, tak, dokładnie tak jest. I przez to się robi to znacznie bardziej ciekawe, ponieważ no właśnie, ci mieszkańcy dzielą się swoimi odczuciami a propos miasta, w którym mieszkają, a tak naprawdę jakby jest to na tacy nam podane, że no definitywnie chodzi im o samych siebie. Że kiedy mówią o zranionym mieście, to tak naprawdę mówią o swojej zranionej duszy. I jest to bardzo fascynujące doświadczenie, tym bardziej, że reżyserka Ewa Podgórska dobrała bardzo ciekawie obsadę tego dokumentu. Jakby to są naprawdę wyjątkowi ludzie, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, a jednocześnie są no takimi zwykłymi łodzianami. Ale możliwe, że ja bym nawet tak bardzo się nie kłóciła o ten dokument, że on się koniecznie musi znaleźć na naszej liście, gdyby nie jedna drobna rzecz. Ja o tym dokumencie nie przestaję myśleć. On cały czas siedzi w mojej głowie, zwłaszcza opowieść jednej ze staruszek, która podczas tej terapii odkryła całą siebie, swoje największe lęki. Powiedziała o tym,
jak całe życie była zablokowana przez to, co jej mama powiedziała w dzieciństwie. I ta historia tak mną wstrząsnęła i tak wydawała się bliska życia, w sensie, że każdy z nas zapewne ma jakieś takie wspomnienie, które powoduje, że go hamuje, które powoduje, że nie ma odwagi zrobić jakiejś rzeczy, ponieważ ktoś kiedyś powiedział im, że nie mogą, że nie potrafią, że nie powinni. I zaczęłam cofać się do własnego dzieciństwa i do własnych wspomnień, do własnych traum, żeby odczarować tę rzeczywistość w sobie, żeby powiedzieć małej sobie, że to, co wtedy zostało mi powiedziane, to nie jest prawda, że nie powinnam tego słuchać i powinnam wyrwać te jakieś błędne przekonania głęboko z korzeniami. Więc w pewnym sensie ten dokument autentycznie zmienił moje życie. Dlatego był to bez wątpienia jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy seans dla mnie 2019 roku. Dlatego no, musiał się tu znaleźć. To ja tylko dodam jeszcze, że abstrahując rzeczywiście od tego wątku łódzkiego, to ten film może mieć terapeutyczną moc, jak widać ma terapeutyczną moc i to jest, myślę, że bardzo duża zaleta tego filmu i gdzieś tam być może nawet cel tego filmu, żebyśmy wszyscy spojrzeli w głąb siebie i też spróbowali się zastanowić, jak to, jacy jesteśmy, sprawia na to, jak żyjemy również z naszym otoczeniem, z naszym miastem, jak je postrzegamy. I to jest niewątpliwie bardzo ciekawe. Ale ja tu chciałem jeszcze wspomnieć o jednym filmie, który no niestety tak się zdarzyło, że widziałem tylko ja. To jest Ostatnia Góra, to jest kolejny dokument. Znaczy ty w całej Polsce? Tak, tylko ja. I no smutne, i chciałem, żeby jeszcze ktoś poza mną ten film zobaczył. Nie, no nie tylko ja. Miał on polską premierę jesienią zeszłego roku. Ostatnia Góra opowiada o wyprawie na K2 zimowej, nieudanej. I myślę, że właśnie dzięki temu ten dokument jest taki ciekawy, bo to jest zapis porażki, mierzenia się z zadaniem większym niż bycie człowiekiem i w pewnym sensie trochę ci bohaterowie, ci uczestnicy wyprawy zostają ukarani za to. No i próbuje się te zalety i wady tych uczestników wyprawy pokazać nam. Niczego się tutaj nie wybiela i dlatego to jest tak interesujący przykład kina górskiego. I myślę, że jakby Marta obejrzała ten film, to by się z pewnością ze mną zgodziła, że też by ten film zasługiwał na to trzecie miejsce na tej liście, bo w moim takim osobistym rankingu polskich filmów tego roku to jest właśnie ta trójeczka. Miejsce drugie. Monument. Monument znalazł się u nas na tej liście, znalazł się na liście z poprzedniego roku, ponieważ baliśmy się, że nie będzie miał polskiej premiery, nie znajdzie tego dystrybutora w końcu, ale znalazł i dzięki temu może się po raz drugi pojawić na naszej liście, tym razem już oficjalnie. Za rok też się pojawi na naszej liście. Nie ukrywamy, że dla nas Jagoda Szelc to jest alfa i omega, to jest największa reżyserka w Polsce aktualnie i mówiąc reżyserka, mam na myśli reżyser, ponieważ język polski jest tutaj zdradliwy i reżyser dotyczy i mężczyzn i kobiet, a reżyserka tylko kobiet, ale nie chcę, żeby o to tutaj chodziło, bo właśnie to jest po prostu największy wizjoner aktualnie w polskiej kinematografii. A Paweł Pawlikowski? On tam w Brytanii siedzi. Ale no właśnie znacznie bliższa mi jest poetyka Jagody Szelc. Ona gdzieś tam wkracza w psychikę ludzką, a jednocześnie jej wizja jest bardzo mroczna. Jej świat jest też bardzo magiczny. Ta magia wkrada się do rzeczywistości mimochodem. Jej kino jest też rytualne. Mówi o powrocie do natury. Mówi o tym, że potrzebujemy rytuału przejścia. Monument, no to właśnie jest film dyplomowy studentów łódzkiej filmówki. I każdy tam może się choć przez chwilę wykazać. Jest to film symbolicznie o tym, jak młodzi ludzie muszą wejść w dorosłość. Jest to jednocześnie film grozy, także jednak przejście w dorosłość to jest rzecz bardzo niebezpieczna. I straszna. Tak, ale właśnie jaka atmosfera panuje w tym filmie, jaki niepokój, jakie napięcie właśnie, jakie podszyte wszystko to jest grozą, a z drugiej strony jest to też taka błyskotliwa zagadka, takie na końcu mamy, aha, sprytnie to sobie wymyśliliście. No i trzeba dodać, że ten film jest zrobiony za znikome pieniądze, a wygląda no fantastycznie, to jest poziom światowy, tutaj jaki tu jest dźwięk, jakie tu są zdjęcia, no
perełeczka. Życzyłbym sobie, żeby każdy umiał wykorzystywać tak pieniądze jak Jagoda Szelc, a Jagoda Szelc mówi, że ona byłaby głupia, gdyby nie wzięła tego projektu, no bo właśnie trzeba stawiać przed sobą wyzwania. Takich twórców potrzebujemy w dzisiejszej polskiej kinematografii. A jeszcze a propos Monumentu i tego, że to jest film dyplomowy, to w tym roku, w sensie w 2019, widzieliśmy kolejny film dyplomowy łódzkiej filmówki, tym razem wyreżyserowany przez Kalinę Ale-Brudzińską. Kolejną bardzo dobrze rokującą polską reżyserkę i jej Nic nie ginie jest z zupełnie innej beczki niż Monument. Jest to kino lekkie, komediowe, błyskotliwe, stawiające przede wszystkim na dialogi, ale równie fantastycznie się ogląda. To jest kolejne fantastyczne kino, które możliwe, że znowu może nie doczekać dystrybucji polskiej. Dlatego warto o nim wspomnieć, ale też jak powiedziałaś, że to jest kino inne, to jednak ma w sobie też ten element terapeutyczny dla młodych ludzi, którzy muszą poradzić sobie ze swoimi traumami i jakoś wejść w dorosłość, więc podobna tematyzacja tutaj jest, ale rzeczywiście w zupełnie innej konwencji, ale też jest to film, który nas kupuje tym, tak, co proponuje. Tak, też ma się poczucie, że Ale-Brudzińska ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje na ekranie, nad swoimi aktorami, których również miała wiele, ponieważ jest to film dyplomowy. I również jesteśmy bardzo ciekawi, co będzie miała nam do zaoferowania dalej. A tymczasem kibicujemy po prostu, żeby Nic nie ginie zostało gdzieś pokazane w kinach, w dystrybucji. I kibicujemy filmom dyplomowym łódzkiej filmówki, bo z tego co wiemy, Gabriela Muskała przygotowuje również film, który będzie filmem dyplomowym łódzkich aktorów. Może będzie tak samo wspaniały jak poprzednie filmy dyplomowe. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. Za nową polską świecką tradycję. Reżyserek robiących filmy dyplomowe. Miejsce pierwsze. Boże Ciało. Myślę, że nasz wybór nie mógł być inny, ponieważ Boże Ciało jest to polski film roku, kropka. Jest to film, który zdobył serca milionów Polaków, a który jednocześnie jest bardzo dobry, który potrafi połączyć kino mainstreamowe z kinem spełnionym artystycznie, który daje nam wybitną rolę Bartosza Bieleni, która spokojnie może być porównywana z największymi rolami w tym roku. No ty ją nawet porównałaś, kiedy dokonaliśmy takiego zestawienia najlepszych elementów w filmach i wybrałaś go jako najlepszego aktora 2019 roku. No bo niech ma chłopak, no zrobił kawał. Niech chociaż tutaj wygra z Joaquinem Phoenixem, tak, i Antonio Banderasem. No odwalił kawał niesamowitej roboty i to też jest taki film, który po prostu powoduje, że się rozpadasz na kawałki. No ja poszłam, poryczałam się, później zabrałam moją mamę, moja mama też się poryczała. No to jest taki film, który uderza po prostu w serce. Jest bardzo prawdziwy, trafia głęboko do naszej duszy, przejmujemy się historią głównego bohatera. Jest też bardzo ciekawy pod względem takiej dywagacji duchowej i pytanie, czym jest tak naprawdę wiara? Czy wiara to są konkretne zasady, kto może być księdzem i dlaczego może być księdzem? Czy też wiarą jest to, że masz gdzieś tam głęboko wewnętrzne powołanie? Oczywiście popełniasz błędy, tak jak nasz główny bohater, ale dążysz do tego, żeby być lepszym. Poza tym umiesz też zmieniać innych dzięki swojej postawie. No naprawdę oglądało się ten film, no właśnie, z jednej strony serce rosło, a z drugiej strony serce bolało. I te dylematy, które są w tym filmie, no naprawdę nas dotykają. Jesteśmy z tym głównym bohaterem. No właśnie, tutaj wszystko gra. Z jednej strony bardzo dobrze napisany scenariusz, który wie, co chce powiedzieć. Z drugiej strony bardzo świadoma koncepcja reżyserska. No i to wszystko dopełnia niesamowita rola Bartosza Bieleni, ale również całej reszty obsady. Bo chociażby Aleksandra Konieczna tutaj też kradnie momentami show. Jak zawsze. Poza tym jest to taki film, który mam poczucie, że zjednoczył wszystkich Polaków. I właśnie ja bym chciała, żeby o takich filmach mówiono, na takie filmy chodzono masowo do kina. No i tak się właśnie stało w tym roku. No właśnie, a no nie na takie filmy, które jednak bardziej nas dzielą niż godzą, a też są o religii. Tego wymaga dobro Kościoła. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za Boże Ciało, żeby
znalazło się wśród 5 nominowanych do Oscara, dzięki czemu ten film zobaczy jeszcze więcej osób. Zresztą z tego co wiem, znalazł amerykańskiego dystrybutora, więc chociaż trochę ludzi w Ameryce zobaczy ten film. I życzymy też Bartoszowi Bieleni, żeby to był początek jego ogromnej kariery, bo to jest facet z niesamowitym talentem. Oczywiście teraz czekamy na wasze typy. Jakie waszym zdaniem były najlepsze polskie filmy 2019 roku? Przed nami jeszcze ranking filmów najgorszych z Polski. W ten sposób zakończymy 2019 rok i będziemy mogli z czystym sercem przejść do nowego roku. A od nas póki co to by było na tyle. Pa.